Zagraniczne tasiemce cieszą się w naszym kraju ogromną popularnością. Drodzy widzowie, czas otworzyć oczy i serca na kolejną produkcję, która ma bardzo duże szanse Was w sobie rozkochać. W polskiej telewizji zadebiutował właśnie kolumbijski serial Królowa i Konkwistador. W oryginale La Reina de Indias y El Conquistador. Królowa to wiadomo, natomiast Conquistador, gdyby ktoś nie wiedział, to taki XVI-wieczny hiszpański zaborca w Ameryce Południowej. Dlaczego ten serial zdecydowanie warto śledzić? Pokazuję i objaśniam. Po pierwsze, fabuła. Produkcja jest inspirowana historią miłosną związaną z powstaniem miasta Kartagena. Mamy tu zakazany romans ze zdradą w tle. Ale taką na grubo, a nie, że pan flirtował z inną panią w XVI-wiecznej dyskotece. Rdzenna Kolumbijka, królowa Indian Catalina, zakochuje się w konkwistadorze Pedro. On jednak, by uratować brata, zdradza ją i jej lud. No i ona postanawia się zemścić, ale nie od razu. Na idealny moment czeka 18 lat. Druga sprawa to obsada. Portorykańska aktorka i modelka Sineta Ponte to kobieta, obok której trudno przejść obojętnie. 30-letnia gwiazda ma dość bogaty dorobek aktorski. Grała m.in. w serialu SWAT Jednostka Specjalna. Ze swoimi 90 tysiącami fanów na Instagramie niechętnie dzieli się szczegółami ze swojego życia osobistego. Jej status związku jest wielką niewiadomą. Masz jakiś dom, rodzinę? Mówią, że mam ojca księdza, a ty? Sinet partneruje super przystojny Emmanuel Esparza. To popularny hiszpański aktor filmowy, telewizyjny i teatralny. 45-letni gwiazdor ekranu rzeczywiście od kilku lat mieszka w Kolumbii ze swoją partnerką i 6-letnią córką. Prywatnie Emmanuel kocha sport, szczególnie koszykówkę, judo, tenisa, boks, szermierkę, jeździectwo i snowboard. Poza aktorami mamy tu także inne piękne widoki. Te w tle. Nie, kochani, to nie są fototapety. Zdjęcia do serialu były kręcone w tak malowniczych miejscach jak Santa Marta i Palomino nad Morzem Karaibskim, a także Villa de Leyba i Santa Fe de Antioquia. No i jeszcze jeden niepodważalny walor serialu Królowa i Conquistador. Kostiumy. No przecież spójrzcie na to. I jeszcze na to. No i może na to. Te XVI-wieczne królowe to się jednak fajnie nosiły, nie?